coś, jakiś komin, jakieś wejście. Posterunki jakieś. To idziemy. Aha, to przejście teraz tam samo. Wchodzę, wchodzę. Potrzebowałem sprzętu. Na czworaka. O, ależ duże. 3000 metrów kubatury. Odnaleźliśmy. Ale może nie to. Niestety jest to, to co chcieliśmy, więc... A więc szukamy dalej. Wyłapam się. Dlaczego gorszym wejściem żeśmy weszli? Ale tam... prawdopodobnie jest to, czego szukaliśmy. Duży beton. Front typu granit, gdzie stały załadowane ciężarówki z rakietami. Potężne. Dwie duże ciężarówki się tu mieściły. Idziemy dalej szukać. Może tędy. Stare, bardzo białe. Podeszliśmy pod górkę i dyszymy. Tak wyglądają zasieki, które kiedyś to otaczały. Tam w dole gdzieś jest granit, a my przez górkę idziemy dalej. Bo prawdopodobnie pod naszymi stopami znajduje się schron o kubaturze 3000 metrów. Idziemy go szukać. To jest chyba to. Widać kominki. Więc podziemia są pod nami. Pajęczyny. I jest wejście. Mamy to. A więc chodzimy. Mamy to.
Sadzimy. Słuchajcie, znaleźliśmy obiekt, który szukaliśmy. Wlazł tam na dół. Ja też tam wchodzę. Daj rączkę. Obiekt przyjął mnóstwo dziwnych rzeczy. Uskok. Zobaczymy. No chyba z tamtej strony jedynie możemy wejść. Tu po tych kładkach raczej skąd to nic pewnie przyjdzie, no. W dół jest jakieś 4 metry. Ludzkie gwiazdki. Tam mamy jakiś otwór zewnętrzny. Spróbujemy tamtędy przejść. Fajne echo, nie? No. Kolega idzie pierwszy. Jak jego wytrzymie drabina, to mnie na pewno. A więc schodzimy. Uskok przeszliśmy. Spójrzcie, ślady, coś tu było umocowane, prawdopodobnie głowice, z tego co widziałem na rysunkach, głos nasz jest o wiele głośniejszy, donośniejszy. Jeszcze są stare rysunki. W tym miejscu stała gaśnica. Pierwsza. Piąta. O, tu kolejne małe pomieszczenie. A tu jeszcze napisy poradzieckie. Rosyjskie. Dwunasta gaśnica. Pomieszczenia mokre. Taki nietoperze. Spójrzcie. Nie będziemy go nękać, niech sobie tu żyje. Tak. Kolejne duże pomieszczenie, podobne do tego obok.
A kolega zostawił mnie samego. Mam nadzieję, że nie ma tu jakiegoś bluzka świecącego w nocy. O, kolejne oznaczenia. Tędy apteczka albo tędy. No, kolejny skład. A więc trzeci, taki sam. Potężny obiekt. Czwarty. A więc udaje się do mniejsze pomieszczenie. Kolejne przejście na górę. Coś tu w tym miejscu. Jakaś uszczelka. No i mamy małe pomieszczenia. Szkoda, że ktoś poniszczył. Mało coś potężnego. Szafy jakieś czy to? Następne zniszczone. Nic więcej. Wyłącznik prawdopodobnie był. Dalsze małe pomieszczenia. Ktoś opony tu palił, czy co? Całe zadymione. Echo się roznosi. Jakieś urządzenia tu musiały być, agregaty. Wydech. Duża liczba pomieszczeń. Ciekawe, kibele chyba to było. Posadka w górę. Wrócił kolega, słychać go z daleka. Świecą się prawie jak nowe. Jestem.
No, tu opony palone. Co mi tu przeszkadza? Jestem! W tych małych pomieszczeniach po lewej twojej. Wyjście prawdopodobnie ewakuacyjne. Nie wiem, czy słyszycie, ale przed chwilą coś tu bulgotało. Zostawmy go. To wszystko. Tak, byłem w tych pomieszczeniach. No wejdź. Porobimy jeszcze zdjęcia. Obiekt olbrzymi, ciekawy, wart oglądnięcia, choć zostały tylko ściany. Teraz się udamy do obiektu 3001, który jest przerobione na muzeum, a więc zobaczymy może, jak to wyglądało wcześniej. Po przejściu kilkuset metrów znajdujemy drugą część obiektu 3002. Zostajemy tu na dłużej. Nie będziemy tam wychodzić. Również były tu jedne, tu drugie potężne stalowe drzwi. Już tu mam jedną drzwiankę, a tam drugą. A więc jedną stroną wejdziemy, drugą wyjdziemy. Świecić chwilowo pod nogi. No, profesjonalnie wykonana drabinka. Dokładnie ta część w tamtej obiekcie była zalana, ta również.
Jest to bliźniaczy obiekt. Obiekt nie ma identyczny. Jak nie identyczny. Pierwszego zobaczył, że jak jeszcze odmalowane. Odmalowane, tak. Zamalowane oznaczenia gaśnic. Ładnie jakieś drzewko. I pomyślcie sobie, jeszcze do niedawna, a jeszcze niektórzy nadal nie wierzą, że w Polsce była broń atomowa. To takie obiekty Rosjanie sobie trzymali u nas broń, głowice. Działa. Działa. A więc powietrze leci. Spójrzcie na ten gwizdno. Nurka. Tyle lat, a jeszcze się świeci. Co? No, jak zwykle. Tak, choćby dokładna kopia. Woda, nietoperz. Rura. Ciekawe, czemu ktoś zakleił. Miejsce po kibelku. Tu również to pomieszczenie. I tu coś pozostawione. Szafa była. Dobrze. Wychodzimy. Drugą stroną teraz wyjdziemy. No nie zdążyłem, kolega już wychodzi. Jednak najpierw trzeba ściągnąć plecak. Ciasno. Albo i nie. Patrzcie, jak ktoś blokował to, żeby nikt tu nie wchodził.
Będziemy się przeciskać. Jest tu wąsko, ale powinno się dać dalej.